narty to ino do Małopolski. Narty, no nie wiem, coś mi się stało, że ja lubię szybkość. No i tak się szybko do tych nart właśnie przestawiłem. No i mam przyjemność. Witajcie, nazywam się Jagna Marczułajtis i chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na narty i snowboard do Małopolski. Narty to fantastyczna rzecz, dlatego że jeżeli tylko pomyślę o tym, że mogę pojechać na narty, że mam chwilę wolną, to sam wyjazd, wyjechanie z Krakowa już jest przyjemnością i jeszcze, że mogę pojechać w góry, oglądać wspaniałe widoki, to jest cudownie. Jeszcze jak człowiek się przy tym wszystkim zmęcza, samo zakładanie butów już jest męczące, nie mówiąc już o jeździe, a później to ściągnięcie butów i te nogi, te zmęczone nogi, zmęczone ciało, któremu da się odpocząć, to jest najlepszy relaks. Pochodzę z Suchej Beskidzkiej i tam już jako małe dziecko jedyną rozrywką taką zimową, jak tylko posypało troszeczkę białym puchem, ubieraliśmy z chłopakami narty i te narty zdejmowało się, można powiedzieć, tak zwanej sieni, no dopiero zjeżdżało się do domu i to było całe moje dzieciństwo. Ja jako góral urodziłem się, jak to się górale rodzą, pierwsze wylatują narty, później góral za nimi. Także pierwsze były narty, później byłem ja. No i dlatego zostało mi to do tej pory, pomimo że i mieszkałem w Warszawie i w Krakowie, jeżdżę na nartach, bo uwielbiam ten sport. W tygodniu nie ma ludzi za dużo, a w ferie są. I dlatego ja tu jestem nie są, a z tymi ludźmi. Czego i Wam życzę. Narty mają to wspaniałego, że za każdym razem, już nawet w Polsce, możemy co sobotę, co weekend, taki dzień, jeżeli tylko mamy chwilę wolną, pojechać w zupełnie inne miejsce. Jadąc, możemy zjeść inną kuchnię, możemy zwiedzić zupełnie inny stok, możemy zupełnie inną trasą pojechać i przede wszystkim podziwiać nasze wspaniałe góry.